W ostatnim czasie Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ostatecznie tezy do proponowanych zmian. Wiemy już, w którym kierunku idzie rząd. Niestety, zmiany te nie do końca odpowiadają treści regulacji. W pierwszej kolejności zmiany są sprzeczne z przepisami unijnymi, w szczególności z dyrektywami regulującymi rynek pożyczek pozabankowych, ponieważ posługują się wskaźnikami, o których nic nie mówią przepisy Unii Europejskiej, natomiast które wprowadzają w Polsce rozróżnienie bardzo niekorzystne dla określonego rodzaju pożyczek. Otóż w trochę pewnym uogólnieniu można powiedzieć, że w Polsce występują trzy segmenty rynku pożyczkowego: pożyczki chwilówkowe, pożyczki średnioterminowe i długoterminowe. Pożyczki chwilówkowe są to do 3 miesięcy, pożyczki średnioterminowe do 2 lat, pożyczki długoterminowe powyżej 2 lat. Przyjęte przez rząd rozwiązania faworyzują w sposób zdecydowany pożyczki do 2 lat, praktycznie biorąc eliminując z rynku pożyczki dłuższe niż 2 lata. Te pożyczki nie dotyczą dużego segmentu ludzi, ale obejmują kilkadziesiąt tysięcy konsumentów, którzy korzystają z tego rodzaju pożyczek. Od momentu wejścia w życie ustawy proponowanej przez rząd ci konsumenci nie będą mogli uzyskać takiego finansowania. Dlaczego to jest niekorzystne? Dlaczego to jest w dużej mierze niesprawiedliwe? Otóż ludzie nie mają zdolności kredytowej, nie mogą skorzystać z analogicznych pożyczek w bankach z powodu określonej polityki rządu. Mamy umowy śmieciowe, mamy zlecenia, mamy umowy na czas określony. Wszystko to razem sprawia, że ludzie nie mogą uzyskać kredytu w banku, ponieważ nie mogą wykazać zdolności kredytowej. I korzystali póki co z możliwości pozyskiwania środków w firmach pożyczkowych. To zostanie im zabrane. Jest jeszcze jeden bardzo istotny element. Celem regulacji miał być wprowadzony rejestr, miała być wprowadzony rejestr firm pożyczkowych, które mogły pozwolić na sprawdzenie każdemu klientowi, czy zaciąga pożyczkę w wiarygodnej firmie. W ostatniej regulacji państwo z rejestru się wycofało. Oznacza to, że nadal główny cel regulacji, czyli zapewnienie bezpieczeństwa klientowi, nie zostanie osiągnięty. Czy branża jakieś kroki w związku z tym będzie czynić? Na pewno tak. Prowadzona jest szeroka akcja społeczna. Wszystkie podmioty udzielające pożyczek protestują przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom. Przedstawiamy ekspertyzy, przedstawiamy dokumenty świadczące o tym, że proponowane rozwiązania są także sprzeczne z naszą konstytucją, ponieważ wprowadzają nierównomierne traktowanie podmiotów. Co z tego będzie, zobaczymy.